witam serdecznie. Jesteśmy na trasie naszego lewicobusa. Dzisiaj prosto z pięknego i, przepraszam, słonecznego Grudziądza. Jesteśmy tutaj nie bez kozery. Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie 8 lat, w zasadzie jedną z rzeczy związanych z ochroną środowiska, robi świetnie. Wycina lasy i drzewa, i nawet Puszczę Białowieską. Nam się to bardzo nie podoba, dlatego że drzewa to nasze dziedzictwo narodowe. I oczywiście pisma usta pełne frazesów. Mówi o, używa słowa narodowe, mówi o dziedzictwie narodowym, mówi o tym, jak bardzo ważna jest Polska w ich sercach, a później co robi? Wycina właśnie nasze dobra narodowe, czyli drzewa, które rosną w Polsce od lat i od wieków. I później co robi? Sprzedaje je na przykład Chińczykom. Dzisiaj jesteśmy w Grudziądzu, w mieście też dla mnie bliskim, w którym chcemy podarować jako Lewica dwie wspaniałe lipy. Duże, dorodne lipy. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale lipa jest takim drzewem, które chroni przed piorunami, a jak się dotknie lipy, to uzdrawia człowieka. Więc zachęcam do tego, jak posadzimy te drzewa, żeby dotknąć pnia lipy, być może też nas uzdrowi. Cieszę się bardzo, że tę akcję tutaj robimy i od razu chciałabym powiedzieć, że pomysłodawcą tej akcji jest osoba, która startuje z naszej listy, nasz działacz Mateusz Orzechowski, aktywista klimatyczny, zaangażowany w ochronę środowiska. Mateusz, bardzo Ci dziękuję za to, że wymyśliłeś akcję sadzenia tych wspaniałych drzew. Z dumą to dzisiaj tutaj zasadzimy. Jest ze mną liderka Lewicy Anna Maria Żukowska, jest ze mną Krzysztof Gawkowski, szef naszego klubu. Bardzo się cieszymy za moment razem z prezydentem, ale to za chwilę te wspaniałe lipy wsadzimy. Anna, zapraszam. To by się przydał na pan lipy, bo trochę mam katar, także przepraszam za moją niedyspozycję głosowo-nosową w tej chwili. Proszę Państwa, Lewica jest tą siłą polityczną, która jest w stanie przeciwstawić się brunatnej fali, która w Polsce nadciąga. Na szczęście nie nadciąga tą piękną rzeką, ale nadciąga politycznie. Mówię oczywiście o Konfederacji. Musimy wygrać z Konfederacją. Nie można dopuścić do tego, żeby Konfederacja dorwała się w Polsce do władzy, bo Konfederacja mówi, że chce wywrócić stolik. Tak naprawdę chce odsunąć od tego stolika tych, których nie stać na podstawowe potrzeby życia codziennego. Chce zlikwidować i usługi publiczne. Chce, żeby właściwie nie było w Polsce podatków i żeby właściwie był taki darwinizm społeczny, żeby mogli przetrwać tylko ci, którzy są zamożni. Konfederacja to jest partia, która jest po prostu partią dla milionerów, nie dla milionów. Lewica jest tą partią, która to powstrzyma, która zapewni dobrej jakości usługi publiczne, dostęp do żłobków, do przedszkoli, do procedury in vitro bezpłatnej, do badań prenatalnych, która zapewni szeroki pakiet praw kobiet, oczywiście poza tym nie muszę o tym wspominać, bo to przecież wszyscy Państwo wiedzą, Lewica dwukrotnie zliberalizowała prawo do przerywania ciąży. Zrobimy to ponownie. To dzięki nam, to my będziemy tymi, którzy nie odpuszczą, którzy nagle w trakcie kampanii albo przy negocjacjach przy tworzeniu rządu nie zatną się i nie powiedzą: nie, no to odpuśćmy, bo inne rzeczy są ważniejsze. Dla nas najważniejsze są prawa kobiet, usługi publiczne, praca, odzyskanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, budowa 300 tysięcy mieszkań na tani wynajem. Także tutaj, także w Grudziądzu, także Państwo tutaj, mieszkańcy, mieszkanki mają prawo do takiego mieszkania. Szczególnie młodzi ludzie, którzy nie mają zdolności kredytowej i naprawdę jakiś kredyt 0 czy 2% ich nie urządza. Też nie chcą się nim wiązać na kolejne 30 lat swojego życia. Mamy prawo do mieszkań, do żłobków, do szkół, do dobrej jakości edukacji, do szkoły, która będzie bez Czarnka. Mamy prawo też do dobrej jakości pracy, takiej, w której prawa pracownicze są przestrzegane. Tym wszystkim jest Lewica i dlatego apelujemy o głosowanie z sercem, bo Lewica to wartości. Dziękuję. Zapraszam teraz sprawcę tego wydarzenia, tego zbiegowiska dzisiaj w Grudziądzu, Mateusz Orzechowski, nasz aktywista społeczny. Tak. Szanowni Państwo, ja swoją działalność ekologiczną zaczynałem właśnie tutaj, w Grudziądzu, kiedy zacząłem ze swoim strajkiem klimatycznym, ze swoją grudziącką inicjatywą ekologiczną, ale już od pierwszych dni w zasadzie czuliśmy tutaj wsparcie pana prezydenta Macieja Glamowskiego, który już w pierwszych dniach chodzenia z naszą petycją dotyczącą zakazu
cyrków dla zwierząt na terenach miejskich. W pierwszych już dniach zaprosił nas do Urzędu Miasta, porozmawiał z nami i zadeklarował swoje wsparcie dla nas i dla naszych inicjatyw, ponieważ prezydent oraz sam Urząd Miasta w Grudziądzu jak najbardziej docenia młodych działaczy, młodych aktywistów, którzy chcą w Grudziądzu coś zmieniać na lepsze. My tutaj również, jako Grudziądzka Inicjatywa Ekologiczna, również jestem pomysłodawcą nasadzeń na ulicy Małogroblowej, na ulicy Bydgoskiej oraz ulicy Łęgi, co realizowaliśmy również we współpracy z Urzędem Miasta w ramach inicjatywy lokalnej. Miasto zapewniło nam sadzonki oraz wszelkie potrzebne rzeczy, do tego my zapewniliśmy swoją siłę mięśni, że tak to nazwę, żeby te drzewa zasadzić oraz niektóre narzędzia. Ale szanowni Państwo, niestety nie wszystkie samorządy są takie właśnie jak Grudziądz. Nie wszystkie samorządy sadzą drzewa, dbają o młodych działaczy i dbają o to, żeby miasto się rzeczywiście zazieleniało, a nie miało coraz więcej betonu. I właśnie dlatego my, jako Nowa Lewica, w tych wyborach wychodzimy z bardzo ambitnym programem, jeśli chodzi właśnie o zazielenianie miast i wsparcie takie centralne państwa właśnie w zazielenianiu miast. I to jest fundusz kruszenia betonu, który chcemy powołać na kwotę 3 miliardów złotych, która wesprze samorządy w tej walce z betonozą, w tej walce, która obecnie jest w wielu miastach, czy to na przykład w Leżajsku, który cały swój rynek w zasadzie zabetonował, czy jeśli chodzi na przykład o wsparcie samorządów właśnie w planowaniu nasadzeń, na przykład tak jak zrobił to Grudziądz, czyli zrobienie konsultacji społecznych po prostu, gdzie mieszkańcy i mieszkanki po prostu mogli sami zadeklarować, gdzie takie drzewa i rośliny chcieliby widzieć. Ale szanowni Państwo, zieleń i ekologia to niestety nie są tylko miasta, ale to również, tak jak powiedziała również Joanna Scheuring-Wielgus, to są również puszcze, które niestety Prawo i Sprawiedliwość cały czas wycina. To jest Turnicki Park Narodowy, który powinien powstać, a w którym my jako Lewica byliśmy już parokrotnie wspierać aktywistów i aktywistki, które prowadzą, które okupują de facto ten teren po to właśnie, żeby nie wjechały na ten teren wozy Lasów Państwowych, które chcą zdewastować całkowicie ten teren, wyciąć masę drzew pomnikowych i nie zostawić naszym dzieciom i przyszłym pokoleniom dziedzictwa przyrodniczego, które w Puszczy Karpackiej jest niezmiernie cenne. Dlatego właśnie my jako Lewica domagamy się tego, aby powołać więcej parków narodowych. Ostatni park narodowy powstał 20 parę lat temu. To jest po prostu skandal w państwie, w którym mamy tyle cennych terenów zielonych, aby ostatni park powstał aż tyle lat temu i aby dalej w miejscach, w których te parki powinny powstać, w którym naukowcy i aktywiści postulują o powstanie takiego parku narodowego, żeby wycinać coraz więcej drzew o wymiarach pomnikowych. My jako Lewica oraz Młoda Lewica, której jestem reprezentantem jako wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego, jesteśmy zawsze po stronie środowiska, po stronie aktywistów klimatycznych, którzy są na ulicach polskich miast i zawsze będziemy ich wspierać. Dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo mi miło też jest poinformować, że jest tutaj z nami prezydent Maciej Glamowski. Panie prezydencie, wspiera naszą akcję i będzie razem z nami wsadzał za moment te wielkie lipy. Nie wiem, jak sobie damy radę. Bardzo dziękuję. Dobry. Panie prezydencie, że użyczył Pan nam swoją przestrzeń i że te lipy będą tutaj razem z Państwem, tutaj z Grudziądzanami rosły. Tak, bardzo gratuluję tej akcji i myślę, że dziękuję, że ta akcja dotarła do Grudziądza, ale znajdujemy się też w miejscu bardzo symbolicznym. To zdjęcie pochodzi dokładnie sprzed bodajże 3 lat i jak Państwo teraz spojrzycie przed siebie, to jest właśnie ten plac i widać, jak on się zmienił w ciągu ostatnich lat. To tutaj, w tym miejscu symbolicznym, bardzo, bardzo myślę teraz ulubionym przez Grudziądzan, posadziliśmy w ostatnich latach prawie 100 drzew. Posadziliśmy kilka tysięcy krzewów i prawie 10 tysięcy różnego rodzaju traw, bylin. I to jest efekt właśnie odbetonowywania miasta. Takich jeszcze zadań, akcji dużo przed nami. Jeszcze w tym roku posadzimy w naszym mieście około 800 drzew. To jest rekordowa liczba. Uzyskaliśmy na to
środki, pozyskaliśmy środki zewnętrzne, część oczywiście pochodzi bezpośrednio z budżetu miasta. Zatem Zielony Grudziądz, Eko Grudziądz jest mi bardzo, bardzo bliski i cieszę się, że te dwie kolejne dorodne lipy staną w tym, myślę, godnym miejscu. Będziemy te drzewa pielęgnować. I stoimy też, co pewnie grudziądzanie pamiętają, naprzeciwko drzew, które zostały posadzone przez burmistrzów, prezydentów naszych partnerskich miast. A więc jakby tworzymy tutaj taki ciekawy zakątek, który buduje swoją historię i też wpisuje się w tożsamość naszego miasta. A więc zatem jeszcze raz bardzo gratuluję, dziękuję, bo wiem, że to, znaczy Państwo sfinansowali te drzewa, a więc tym bardziej nie jestem tutaj wdzięczny za tą akcję. Do roboty. Do roboty, do roboty, tak, słuchajcie, ściągamy marynarki. Dobra. Zrobiony tu będzie, słuchajcie. Czekajcie. Jest. Obwinicę. Nie czekaj, weź na razie. Poużywany będzie przed chwilą. Łopatą trzeba było je obijać, tak? Obijać łopatą? Hej, hej. Możesz tak jeszcze, no tutaj może tak. Dobra, spróbujemy. Dobra, raz na siebie. No, Rafał na siebie. Delikatnie, nie? Na siebie. Żebyśmy do Garecka nie dzwonili. Teraz muszę panu pomogę wyciągać. No, widzę. No, ja też będę ciągnął. Tak. Co? Łukasz, pisz, jak rzep, o, jak rzep. Weź ciągnij. Dobra, cofnąć trochę. Cofnąć, czekajcie. Panowie. Do tyłu. Tyłu. Co teraz? No, musimy trochę cofnąć. A czemu? Czemu? A bo za daleko? Dobra. Teraz. Dobra. Dobra. Teraz. 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 Kręcimy, kręcimy. Uważaj, uwaga. Teraz powoli trzeba. Powoli. Uwaga. Uwaga, uwaga. Trzymaj tam. Dobra, trzymaj tą lipę. Dobrze, dalej. Bo będzie lipa. Brawo. Dobra, super. Jak oceniasz akcję sadzenia drzew w Grudziądzu? Znaczy każda akcja, gdzie sadzimy zieleń, no uważam, że jest pozytywna, tak? Żyjemy w świecie, kiedy często mówi się o betonozie, tak? O zabetonowaniu miast, także tego typu akcje dla mnie są naprawdę fajne, są przede wszystkim proekologiczne, wyzwalają energię wśród osób. Ja chociażby bym dał przykład grudziąckich mieszkańców, tak? Wiemy o tym doskonale, że w ramach grudziąckiego budżetu obywatelskiego coraz więcej pojawiają się projekty dotyczące właśnie nasadzeń drzew, nie? Czego chociażby świadkiem byliśmy ostatnio, w ostatnim czasie na osiedlu Lotnisko i nie tylko, gdzie mieszkańcy widzą, biorą sprawy w swoje ręce, starają się jak najwięcej tej zieleni w naszej przestrzeni, że tak powiem, doprowadzić do tego, żeby jak najwięcej tej zieleni było. Prezydent tutaj wspomniał też, że miasto ze swojej strony także podejmuje wszelkie działania do tego, żeby miasto było odbetonowane. Natomiast faktem jest to też, że czasami się pewnych rzeczy nie da. Ja spotkałem się kiedyś z młodym działaczem jednej z partii politycznej, który był mocno przeciwny temu, żeby wycinać las grudziądzki w Rudniku. Las pod inwestycję, która jest warta ponad 2 miliardy złotych i która przyniesie nam prawie 20 milionów złotych rocznie podatku od nieruchomości. I w tym momencie my musimy się jako mieszkańcy też zastanowić, tak? Bo czasami jest coś kosztem czegoś. Czy dobre jest to, że wytniemy kawałek lasu, w to miejsce posadzimy 2-3 razy więcej, a w przyszłości miasto będzie miało na rewitalizację terenów zielonych chociażby 20 milionów rocznie więcej w budżecie. To jest kwestia do zastanowienia.